Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przekazać pewne informacje. Informacje z przekazów, które otrzymał Żywy Płomień. Będą to dokładnie fragmenty. Fragmenty przekazu od Matki Bożej i od Ducha Świętego. Niezwykle istotne rzeczy. Na początku tutaj Duch Święty przekazuje, że nadszedł czas, kiedy niebawem wypełni się dokładnie czas apokalipsy świętego Jana Apostoła. Do końca zrealizują się wszelkie ukryte w niej zapowiedzi. Nigdy wcześniej nie działały upadłe anioły na ludzkość z taką siłą i intensywnością, jak działają obecnie. W czasie działania Syna Zatracenia Antychrysta demony będą działały z pełną, stuprocentową siłą i mocą. Teraz jednak działają na 83% swoich możliwości. Walka duchowa trwa, a wielki bój toczy się o Was, moi kochani. Taki wstęp tutaj na początek z jednego z przekazów. Zachęcam oczywiście każdego, kto chce bardziej się doczytać w te wszystkie informacje, ponieważ są przekazy od Boga Ojca, od Jezusa. Jest tego sporo, można na różnych stronach, ja już mówiłem w poprzednich odcinkach, ale dzisiaj skupimy się na dwóch ostatnich takich przekazach, fragmentach, dokładnie fragmenty. Nie chcę tutaj za szeroko opowiadać, ale dwa wybrane, może trzy z trzech przekazów fragmenty, więc kochani, oczywiście, bo to są bardzo ciekawe rzeczy i dosyć istotne, nawet będzie przedstawione, ile ludzi przeżyje po prostu, ile Polaków, ile ludzi na świecie, więc zapraszam do odsłuchania tej mojej audycji. A druga sprawa, jeżeli są tutaj nowe osoby, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Wstrzymywałem się przez ostatni czas to akurat do nagrywania, bo też troszkę czasu brakowało, ale myślę, ta informacja na ten akurat czas bardzo istotna, więc mówię, zapraszam nowe osoby do subskrypcji, do zapoznania się ze starszymi tutaj nagraniami. No i co, kochani, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Przekaz odebrany w Michałowicach koło Krakowa 23 czerwca 2021 o godzinie 3:44. Duch Święty. Na waszych oczach dokonała się przemiana wielu ludzi, nie tylko na lepsze, ale znaczna ilość ludzi zmieniła się na gorsze. Na rozkaz Trójcy Świętej ci dobrzy zostali już oznaczeni za pomocą waszych aniołów stróżów świetlistym znakiem Krzyża Świętego. Ci trwają niezachwianie przy Bogu. Dla nich jest dane więcej łask Bożych niż innym osobom. Na waszych oczach realizuje się to, co było zapowiadane. Demony porywają serca ludzi, oślepiają ich czujność hipnozą i znieczuleniem demonicznym. Słuchają ci jego poleceń i rozkazów bez oporów i zastrzeżeń. Długimi godzinami ludzie ślęczą przed telewizorami i długie godziny zabiera im oglądanie niepotrzebnych wiadomości przez internet. Zamiast pozwolić mi działać w sobie, oddają się działaniu upadłego anioła. Stacje telewizyjne używają w swoich transmisjach przekazów podprogowych. One wpływają na podświadomość swojego widza. Przez działanie szatana zaciemniły się dusze i umysły wielu ludzi, w tym wielu kapłanów wszystkich szczebli, włącznie z papieżem. Dopuściłem do tego, aby był on wybrany. Przez jego judaszowskie działanie dokona się konanie Kościoła Świętego. Zatwierdza on prawie wszystko to, co podstawiają mu biskupi i kardynałowie związani z lożą masońską, a także przez inne loże. Obecnie podejmują różne decyzje przygotowujące oddanie pewnej
pełnej władzy i kontroli nad Kościołem Świętym, synowi zatracenia Antychrystowi. Ten przedstawi się niebawem wszystkim jako Chrystus, jako Zbawiciel. Działanie swoje poprze wieloma demonicznymi, ale fałszywymi cudami i znakami. Gdy zacznie on działać na dobre, ukryjcie się. Postarajcie się już od tej chwili nie oglądać w ogóle telewizji, a nawet internetu zupełnie. Wyłączcie smartfony, możecie się komunikować wyłącznie zwykłymi telefonami lub komórkami bez bajerów, nie smartfonami. Złe duchy będą przez to was chciały wciągnąć w wielkie zło, a zwłaszcza będą próbowały pozbawić was życia. W niedługim czasie umrze wielu z tych, którzy się zaszczepili. Przez swoją własną głupotę przy życiu zostanie tylko 1/3 Polaków. Wielu z nich zostanie przez demona i własną naiwność zwiedziona. Poddadzą się obrazowi bestii, będą pełnić to, co ta bestia mówi, a tą bestią jest telewizja. Nie marnujcie już czasu, módlcie się, pokutujcie, poście, umartwiajcie się, abyście wytrwali i przetrwali. Kochani, drugi fragment przekazu, tym razem z 19 czerwca 2021 z godziny 3:28. Jest to przekaz numerem 1093, Michałowice koło Krakowa, przekaz Ducha Świętego. Pragnę, aby każdy żyjący na ziemi człowiek miał szansę się nawrócić. W tym celu w niedługim czasie Trójca Święta użyje łaski Bożej Sprawiedliwości do pokazania każdemu żyjącemu na ziemi człowiekowi prawdy o Bogu. O stanie swojej duszy, lecz widzianymi oczyma Bożej Sprawiedliwości, która jest zawsze doskonała, bezstronna, nie dająca się przekupić. Ukaże stan faktyczny każdej stworzonej osobie ludzkiej żyjącej na tej ziemi, taki jaki jest w rzeczywistości. Łaska pełnego poznania stanu swojej duszy i działanie wyznaczonych do tego celu aniołów Bożego gniewu, Bożej Sprawiedliwości sprawi, że wszelkie demony na ten czas będą zagonione do piekła, które zatrzaśnie za nimi swoje wrota. Wyznaczeni aniołowie przypilnują bram piekła, aby w tym wyznaczonym przez Bożą opatrzność czasie nie wyszedł z piekła żaden demon. Ludzkość doświadczy bardzo krótkiego czasu bez jakiejkolwiek obecności demonów. Ujrzawszy prawdę o sobie samym, wszyscy będą w ciężkim szoku z powodu tego, co ujrzą. Użyję na tyle mocnego światła Bożej Sprawiedliwości, aby odrzucić całkowicie moc piekła, lecz na tyle słabe, aby tym światłem nie unicestwić człowieka. Wielu z tych, którzy służyli szatanowi, nie wytrzymają tego, co ujrzą. Swoim życiem i postępowaniem sami wybrali swój dalszy los i bez obecności szatana sami zdecydują, czego naprawdę chcą i pragną. Jeżeli nadal wybiorą szatana i zło, to wielu z nich zabranych będzie z ziemi, żyjących przez aniołów Bożej Sprawiedliwości, a po dokonaniu ponownie pełnego osądzenia będą wrzuceni przez Bożą Sprawiedliwość na miejsce wiecznej pokuty do jeziora ognia i siarki, do piekła. Niestety grozi to wielu miliardom ludzi naraz, a Trójca Święta pragnie ratunku każdej duszy. Część ludzi się opamięta, nawróci się, lecz niektórzy z nich nie będą mogli żyć dalej. Wobec tego faktu wielka liczba ludzi, którzy skonają w tym czasie, trafi do czyśćca. To, ile ludzi zdoła się uratować, zależy od pomocy tych, którzy obecnie żyją na ziemi. W zbawieniu licznych dusz pomoże każda wasza modlitwa, każde umartwianie. W tym czasie część ludzi będzie porwana na obłoki nieba, lecz spora część ludzi zostanie na ziemi, by mogły realizować się wszystkie zapowiedzi apostołów i proroków wszystkich czasów. Przez pewien czas będą ludzie w szoku, będą mieli szansę, okazję się w pełni nawrócić, pokutować,
a najpierw będą mieli szansę odbycia sakramentalnej spowiedzi świętej. Ci, którzy są nieochrzczeni, będą mogli to uczynić. Po upływie pewnego, lecz krótkiego czasu, aniołowie Bożej Sprawiedliwości uwolnią demony piekła. One na nowo będą szaleć, by mogła się wypełnić wszelka zapowiedź prawdziwych proroków Boga wszystkich czasów. Prześladowania, które wzniecą demony i sen zatracenia Antychryst, pochłonie wiele, wiele ofiar. W tym czasie Trójca Święta ochroni tych, którym pozwoli przetrwać, przeżyć, by ci stali się pierwocinami odnowionego we mnie światła i Kościoła Świętego. W czasie końca tego czasu, okresu syn zatracenia, Antychryst zakończy swe działanie z rozkazu Bożego, zostanie zabity ręką świętego Michała Archanioła i trafi z wiernymi szatanowi ludźmi do miejsca wiecznej pokuty, do jeziora siarki, ognia i piekła. Całość zakończą 3 dni ciemności i wielka, ostateczna walka na niebie. Zmieni się w tym czasie wszystko, a ci, co zostaną na ziemi żywi, nie przekroczą 1 miliarda w swojej liczbie. Po ukryciu się na ten czas tych zdarzeń ludzi, aniołowie nakażą wyjście z miejsc ukrycia tym, co przeżyli. Z rozkazu Bożego tylko ci rozpoczną nowe życie na zmienionej i przetworzonej już ziemi. W czasie tych wydarzeń umrze większość kapłanów i biskupów. Pozostaną jedynie pojedynczy kardynałowie. Tych wydarzeń nie przeżyje papież, bo wydarzenia, które nastąpią, zakończą jego życie. To od was zależy, gdzie trafi, bo wiele potrzeba modlitwy, pokut i ofiar, aby uratować jego wieczność. Trójca Święta już wyznaczyła osobę, która poprowadzi Kościół Święty w tym czasie. Ten człowiek już wie o tym, ale za bardzo nie może w ten fakt uwierzyć, że jest to możliwe do zrealizowania. W tym czasie, zaraz po tym, jak zostanie z woli Bożej wybrany przez pozostałych przy życiu biskupów i kardynałów, poprowadzi Kościół Święty według woli i myśli Bożej, wspierany łaską Trójcy Świętej Maryi, bez obecności demonów, które szalały i przeszkadzały, bo w tym czasie Bóg pozostawi zwykłych kościcieli, aby ludzkość miała możliwość zdobywania zasług na wieczność. Nowy papież poprowadzi Kościół Święty tak, jak Trójca Święta tego chce i pragnie. Nowy papież będzie prowadzony osobiście przez Trójcę Świętą, lecz w mocy i duchu Eliasza. Od tej pory biskupi będą pełnić wolę Bożą, zniknie zbędna tytułomania. Biskup, który samowolnie by chciał bez woli Bożej w tym czasie coś zmienić, będzie usunięty z ziemi żyjących przez Bożą Sprawiedliwość. Wszyscy ludzie będą żyć w wielkiej bojaźni Bożej, a papież ten przetrwa do końca tego świata. Dotrwa do sądu ostatecznego, bliżej końca istnienia tego świata, niedługo przed jego końcem, na bardzo krótko, będą wypuszczone z piekła wszystkie demony, aby mogły z woli Bożej dręczyć ludzi w tym czasie żyjących, bo to będzie konieczne, by można było wziąć żyjących w tym czasie ludzi bez czyśćca do nieba. Z chwilą końca świata zostanie zlikwidowany czyściec. W stosownym czasie ludzkość otrzyma instrukcję, jak dotrzeć do nieba, by się tam znaleźć bez przeszkód. Ten, który będzie ostatnim następcą świętego Piotra, będzie osobiście przez Trójcę Świętą prowadzony i jako jedyny papież otrzyma ślady męki Jezusa. W czasie jego działania Trójca Święta wiele mu ukaże. I jeszcze jeden tylko fragment od Matki Bożej z przekazu 1086, odebranego też w Michałowicach koło Krakowa 12 czerwca o godzinie 4:03. Obecnie wkroczyliście, oczywiście chcę tylko wspomnieć, że to jest od Matki Bożej przekaz. Obecnie
wkroczyliście w końcowy czas realizowania się stron Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Wszelkie pisma i prawdziwe proroctwa wszystkich czasów i wieków muszą się wypełnić, zrealizować. Kończy się czas dany szatanowi. On doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Zanim zaczął działać, starannie sobie wszystko zaplanował. Obecnie krok po kroku realizuje swój mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego i całej ludzkości. Sukcesywnie wciela to w życie. Przez lata i tysiąclecia demony obserwowały ludzkość. Poznały wszystkie mechanizmy rządzące człowiekiem. Poznały, co mogą uczynić, a na co nie mogą sobie pozwolić. Ich praca nad ludzkością w większości przyniosła oczekiwane efekty. W swojej większości ludzkość odeszła od Boga, skierowała się w stronę księcia ciemności, ojca wszelkiego kłamstwa, szatana. Ludzkość w swojej większości pełni jego wolę, to co on chce i pragnie ku swojej własnej zgubie. Od dłuższego czasu działa destrukcyjnie, niszcząc Kościół Święty od środka, rękoma kapłanów, biskupów, kardynałów, a teraz rękoma papieża. Tak jak skonał mój umiłowany Jezus, tak skona jego mistyczne ciało. Na krótko zejdzie do grobu. Jedynie pozornie Kościół Święty zniknie z powierzchni ziemi. Prawdziwy Kościół Święty zejdzie do katakumb. Będzie działał w ukryciu, w konspiracji, będąc okrutnie prześladowany. We właściwym, ale niedługim czasie odrodzi się i będzie wspanialszy niż kiedykolwiek wcześniej. Kochani, to na tyle dzisiaj. Chciałem właśnie takie fragmenty wam tutaj przytoczyć. Zachęcam was gorąco tutaj do przekazywania dalej tego nagrania. Oczywiście do komentarzy, do wypowiadania się pod filmem. Ja wam już teraz bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.